tragedia w Tatrach. Nie żyje młody turysta. W trakcie nocnych poszukiwań ze środy na czwartek 17 września, ratownicy Topr odnaleźli w rejonie Morskiego Oka ciało młodego turysty, który najprawdopodobniej spadł z żabiego szczytu Niżniego, poinformowała ratownik dyżurny Topr. To już czwarta ofiara Tatr w ciągu ostatnich 9 dni. Kiedy młody mężczyzna nie wrócił w środę z wyprawy w Tatry, zaniepokojona rodzina około godzina 21 zaalarmowała centralę ratowników Topr w Zakopanem. Jego samochód odnaleziono zaparkowany na Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak do Morskiego Oka. W trakcie poszukiwań ustalono, że telefon mężczyzny loguje się w rejonie Tatr. Jeszcze w nocy na poszukiwania w rejon Morskiego Oka wyruszyło kilka patroli ratowników Topr z dwoma psami poszukiwawczymi. Jedna z grup ratowników około godzina 3 odnalazła najpierw plecak i kijki poszukiwanego, a następnie jego ciało pod skalnymi ścianami żabiego szczytu Niżniego. Turysta przemieszczał się najprawdopodobniej w terenie wysokogórskim poza oznakowanymi szlakami. W piątek ciało mężczyzny zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego.